Dzień dobry, witam i pozdrawiam wszystkich słuchających i zapraszam na 34. lekcję języka angielskiego. Zgodnie z obietnicą dzisiaj zajmujemy się articles, czyli przedmiotami. Jak widzimy powyżej, mamy dwa rodzaje przedmiotów: definite, określony, oraz indefinite, nieokreślony. Określony to the, nieokreślony to a, an, some. Być może zadajecie sobie pytanie, co to jest przedimek. Otóż przedimek to słowo, które jest używane przed rzeczownikiem, aby pokazać, czy rzeczownik odnosi się do czegoś konkretnego lub nie. Przedimek określony the stosuje się przed rzeczownikiem w liczbie pojedynczej lub mnogiej. Za to przedimki nieokreślone a używa się ich przed rzeczownikiem policzalnym w liczbie pojedynczej, rozpoczynającym się od dźwięku spółgłoskowego. Za to przedimek an używa się przed rzeczownikiem policzalnym w liczbie pojedynczej, rozpoczynającym się od dźwięku samogłoskowego. Musimy się teraz skoncentrować na tym, co to są te rzeczowniki policzalne oraz niepoliczalne. Rzeczowniki policzalne odnoszą się do elementów, które można policzyć i są w liczbie pojedynczej lub mnogiej. Za to rzeczowniki niepoliczalne odnoszą się do elementów, które nie są liczone i są zawsze w liczbie pojedynczej. Jedna zasada: wskazując nieokreśloną, ograniczoną ilość rzeczownika liczebnego lub nieliczbowego, nie tudzież niepoliczalnego, użyj some. A więc przedimka some można użyć zarówno z rzeczownikami policzalnymi, ale także z rzeczownikami niepoliczalnymi. Zdaję sobie sprawę, że to może brzmieć dosyć dziwnie i może nie do końca rozumiecie jeszcze te regułki, ale obiecuję, że wszystko nabierze większego sensu i wszystko się wyjaśni w trakcie naszych lekcji oraz z każdym przykładem, który będziemy przerabiać. Wróćmy jednak na chwilę do rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych. Jak już wspomniałam wcześniej, rzeczowniki niepoliczalne to te, których zwykle nie można policzyć. I do takich rzeczowników można zaliczyć na przykład niektóre artykuły spożywcze i napoje typu chleb, masło, kapusta, słodycze, płatki zbożowe, ser, kurczak, czekolada, kawa, kukurydza, śmietana, ryby, mąka, mięso, mleko, olej, makaron, ryż itd. Niektóre substancje niespożywcze typu powietrze, cement, węgiel, brud, benzyna, złoto, papier, ropa naftowa, plastik, deszcz, srebro, śnieg, mydło, stal, drewno itd. oraz najbardziej abstrakcyjne rzeczowniki typu rada, gniew, piękno, pewność siebie, odwaga, zatrudnienie, zabawa, szczęście, zdrowie, uczciwość, informacja, inteligencja, wiedza, miłość, ubóstwo. Są także niepoliczalne kierunki studiów, np. historia, matematyka, biologia, sport, piłka nożna, piłka ręczna, baseball itd. Języki: chiński, hiszpański, rosyjski, angielski, polski. Oraz odzież, sprzęt, meble, praca domowa, biżuteria, bagaż, poczta, pieniądze, wiadomości, poezja, ruch uliczny, transport itd. Więc tych rzeczowników niepoliczalnych jest dosyć sporo. I pamiętamy, że jeśli chcemy użyć je w zdaniu, nie dodajemy do nich przyimków a, an. Spójrzmy się na powyższy slajd. Mamy tutaj rzeczownik boy, czyli chłopiec. Jak się łatwo domyślamy, to jest rzeczownik policzalny, więc mamy a boy. Mamy też rzeczownik apple, który również jest policzalny, ponieważ możemy mieć jedno jabłko, dwa jabłka, trzy jabłka i ilekolwiek jabłek. Ale już przy tym rzeczowniku mamy przedimek an, an apple. Dlaczego? Dlatego, że w wyrazie boy, wyraz boy zaczyna się od dźwięku spółgłoskowego, fonemu spółgłoskowego by, za to rzeczownik apple zaczyna się od dźwięku samogłoskowego, ponieważ mamy na początku fonem a. Dalej mamy the dog, czyli przedimek określony the z rzeczownikiem dog. Rzeczownik dog to rzeczownik policzalny, ponieważ możemy mieć jednego psa, dwa psy, trzy psy i tak dalej, więc równie dobrze zamiast przedimku the moglibyśmy mieć przedimek a. Wtedy byśmy mieli a dog. Kolejny rzeczownik sugar, czyli cukier, jest już rzeczownikiem niepoliczalnym, dlatego nie możemy użyć a
sugar. Ponieważ jest to rzeczownik niepoliczalny, jeśli chcemy powiedzieć trochę cukru, jakiś cukier, powiemy some sugar. Przykładowo, możemy użyć ten wyraz w następującym zdaniu. Could you give me some sugar, please? Czy dałbyś mi trochę cukru? I've only got some sugar left. Czyli zostało mi tylko trochę cukru. A teraz na bazie powyższych przykładów spróbujmy dalej zrozumieć znaczenie lub różnicę znaczeniową danych przedinków. A więc mamy cat, czyli kot, rzeczownik policzalny. Możemy mieć więc a cat, the cat, some cats. A cat oznacza kot. Jeden kot, jakiś kot, do końca nie wiemy jaki. Z kolei jak powiemy the cat, oznacza to, że wspominamy lub mówimy o jakimś konkretnym kocie. Some cats oznacza jakieś koty. I dalej mamy an apple, jabłko, jedno jabłko, jakieś jabłko, nie wiemy dokładnie które. The apple, jabłko, znowu jedno jabłko, pojedyncze. Ale skoro mówimy the apple, czyli mówimy o jakimś konkretnym jabłku, może tym jednym, co nam zostało w pudełku lub tym jednym, które akurat wpadło nam w oko na rynku. A z kolei some apples oznacza jakieś jabłka. Na przykład możemy powiedzieć some apples are green, some are red. Czyli jak niektóre jabłka są zielone, a niektóre są czerwone. I logicznie mamy a man, jakiś człowiek, jakiś mężczyzna, the man, konkretny człowiek, konkretny mężczyzna, some men, czyli jacyś mężczyźni, niektórzy mężczyźni. Przejdźmy teraz do pierwszego mini ćwiczenia i chciałabym, żebyście spojrzeli się na podane policzalne rzeczowniki i żebyście zdecydowali, czy przed każdym rzeczownikiem powinien znajdować się przydomek a lub an. Dam Wam teraz chwilę na zastanowienie i zaraz zobaczymy, jakie przydomki powinny znaleźć się przed jakim rzeczownikiem lub wyrażeniem rzeczownikowym. Jestem bardzo ciekawa, czy to ćwiczenie sprawiło Wam trudność, czy trudno było Wam zdecydować się, czy a lub an powinno znaleźć się przed danym rzeczownikiem. Za chwilę zobaczymy te same rzeczowniki lub wyrażenia rzeczownikowe, jednak z transkrypcją fonetyczną. Ciekawa jestem, czy łatwiej Wam będzie zdecydować, który przydomek powinien znaleźć się przed rzeczownikiem. A więc teraz wyraźnie widzimy, że mamy unicorn, university, orange, banana, nail, hour, boy, unhappy boy, apple, red apple, uncle. A więc moi drodzy, porównajcie teraz swoje odpowiedzi z poprzedniego slajdu i zobaczcie, czy jest jakakolwiek różnica, tudzież czy dalibyście jakokolwiek inną odpowiedź, w sensie czy przed rzeczownikiem lub przed wyrażeniem powinno znajdować się a lub an, mając daną powyżej transkrypcję fonetyczną, a za chwilę sprawdzimy odpowiedzi do danego ćwiczenia. A więc widzimy a unicorn. Powodem, dla którego używamy a zamiast an, jest to, że pierwszym dźwiękiem jest dźwięk spółgłoskowy j. Unicorn. Dlatego też dajemy a unicorn. Tak samo ma się w kwestiach wyrazu university. Pierwszym dźwiękiem jest dźwięk spółgłoskowy i, dlatego dajemy przydomek a. Orange. An orange. Pierwszym dźwiękiem jest dźwięk samogłoskowy o, dlatego dajemy przydomek an. W wyrazie banana mamy a banana, dlatego, że pierwszym dźwiękiem jest dźwięk spółgłoskowy b. Podobnie jest w wyrazie nail, dlatego mamy a nail. W wyrazie hour musimy dodać przydomek an, dlatego, że wyraz hour zaczyna się od tryftongu, który jest dźwiękiem samogłoskowym i dlatego też mamy an hour. W wyrazie boy, który już wcześniej mieliśmy, mamy dźwięk b,
dlatego dajemy a boy. Jednakże, kiedy dodamy przymiotnik do rzeczownika, czyli mamy wyrażenie unhappy boy, patrzymy się najpierw na przymiotnik unhappy, który zaczyna się od dźwięku samogłoskowego a. Dlatego też mamy an unhappy boy zamiast a unhappy boy, co by brzmiało nienaturalnie i byłoby trudne do wymówienia. W wyrazie apple, jak już dobrze wiemy z poprzedniego slajdu, mamy dźwięk samogłoskowy, dlatego dajemy an apple. I znowu w wyrażeniu red apple, czyli czerwone jabłko, pierwszym dźwiękiem jest dźwięk r, to jest dźwięk spółgłoskowy, dlatego mówimy a red apple zamiast an red apple. I w wyrazie uncle znowu mamy dźwięk samogłoskowy, dlatego mówimy an uncle. Dlatego właśnie, moi drodzy, transkrypcja fonetyczna jest tak potrzebna. Ułatwia ona życie na wiele sposobów, nie tylko jeśli chodzi o prawidłową wymowę, ale właśnie o kwestie typu, jaki przydomek powinien iść przed jakim wyrazem. W każdym razie to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą lekcję. Mam nadzieję, że się z niej sporo nauczyliście. W razie jakichkolwiek problemów zapraszam do pisania maili, zostawiania wiadomości. A gdyby transkrypcja fonetyczna nadal sprawiała Wam problem, zapraszam do korzystania z lekcji poświęconych tej właśnie tematyce. Jak zawsze, w razie jakichkolwiek problemów, bardzo proszę, piszcie śmiało na wyżej podany adres. Polecam również subskrybowanie do mojego kanału. A ja żegnam się z Wami i zapraszam do kolejnego odcinka, który pojawi się wkrótce, gdzie będziemy kontynuować naukę przedinków. Dziękuję i do usłyszenia.